Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą, jak gdyby mówił słońca blask. O, nie smuć się, Pan zawsze z tobą, radośnie śpiewa z góry ptak. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdyż serce twe jest pełne tchu. Wszak ciemną noc jaśnieją gwiazdy, i większy ból, tym bliżej Bóg. O, nie smuć się, wiosenny ranek zwiastuje ci świeżością róż, że Pan jest tuż, że kocha ciebie i nie opuści nigdy już. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne tchu. Wszak ciemną noc jaśnieją gwiazdy, i większy ból, tym bliżej Bóg. Słoneczny blask i kwiat kadrowy natchnienie dają duszy mej. A dźwięki strun i ptasząc śpiewy też mówią wciąż, o, nie smuć się. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne trwu. Wszak ciemną noc jaśnieją gwiazdy, i większy ból, tym bliżej Bóg. Dobry Jezu, prosimy Ciebie, pozostań z nami na tę chwilę w studium Słowa Bożego, abyś mógł krzepić nasze serca, tak jak czyniłeś to kiedyś, 2000 lat temu, kiedy byłeś wśród ludzi na tej ziemi. Odczuwamy, chcemy odczuwać Twoją obecność również teraz. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. Amen. Poprzednie studium przedstawiło nam dwóch chłopców, dwoje dzieci, które urodziły się prawie w tym samym czasie. Kilka miesięcy było różnic tylko. Był to Jan i był Jezus, których potem długi czas nie widzieliśmy, nie śledziliśmy losu ich życia. Ale teraz ewangelista Łukasz, przechodząc dalej do trzeciego rozdziału swojego opisu, przenosi nas w okres, kiedy Jezus rozpoczyna publiczną działalność. I rozpoczynając to, ten opis tej sytuacji, posługuje się bardzo dokładnym nakreśleniem tła historycznego. Może przeczytajmy te teksty od pierwszego do przynajmniej do... pierwsze dwa wiersze trzeciego rozdziału, tak. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Trudny to był tekst do czytania, prawda? Wszystkie tytuły i imiona nam dosyć nie takie codzienne. Ale widzimy, że Łukasz zadał sobie tutaj trud nakreślenia tego dokładnie, jak żaden z innych ewangelistów. Określenia tego czasu i umiejscowienia go na tle historycznym. A więc świadczy to o tym, że jest to postać
i wydarzenia autentyczne, które się działy wtedy. Ponieważ całe to tło może pozwolić na odnalezienie tego okresu i umiejscowienie go mniej więcej na 27 czy 28 rok naszej ery. Ale dalej przechodzimy do opisu tego, co robił Jan Chrzciciel. Jakie było jego działanie i jakie było jego poselstwo, które tak szczególnie on rozpowszechniał, głosił? Jego poselstwo było zgodne z proroctwem Izajasza, czyli jak tu Izajasz napisał w swojej księdze: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Jan był przed Chrystusem i tak mówił do wszystkich Żydów, aby się upamiętali, gdyż on będzie chcił wodą, ale przyjdzie po mnie ten większy. I to był właśnie cel Jana. Przed Chrystusem wszystkich nawoływał do upamiętania się. Ciekawe jest to, że to właśnie nie kto inny, ale Łukasz wspomina tutaj właśnie te słowa zapisane w księdze Izajasza i umieszcza je w swojej Ewangelii. Czyli na początku tego trzeciego rozdziału wspomniał nie tylko postacie historyczne, które mogły określić czas, w którym to się dzieje, ale również nakreślił, podkreślił, cytując słowa z Izajasza, że te zdarzenia mają swój konkretny cel i znaczenie. Nie wiem, jak sobie możecie to wyobrazić, ale w trzecim tekście czytamy: przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Znamy podobną sytuację, tak mi się to przynajmniej kojarzy, z prorokiem Jonaszem, który przez 40 dni chodził po Niniwie i głosił. No, musiał chyba chodzić i krzyczeć. I myślę, że Jan też podobnego coś robił. Chodził i głosił upamiętanie, prawda? Głosił chrzest. Czyli nawoływał: ochrzcijcie się, upamiętajcie się, nawróćcie się. Była to dość mozolna praca. Dzisiaj byśmy sobie do tego celu pewnie zrobili jakąś tubę albo nagłośnienie, albo jakiś samochód, który by miał głośniki na dachu przynajmniej, jeżeli nie wykorzystali telewizji czy radia, prawda? Byłoby łatwiejsze, ale musiał to robić w taki sposób efektywny, że tłumy przychodziły do niego. Jak w siódmym wierszu czytamy, mówi więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. No i słowa, jakie do nich mówił, były dosyć dobitne. Przeczytamy ten siódmy wiersz dalej. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Dosyć mocne słowa, prawda? I przyszli ludzie do niego i od razu im tak nadawać. No ale musiało coś być w jego osobowości, że nic się mu nie stało do czasu. A tym bardziej, że nawet i celnicy przychodzili, żołnierze. Prawda? On musiał mieć coś w sobie, wielką moc. No bo jak to tak? Celnik, który okradał zwykły lud, żołnierze. No, to było, jak powiedziałem, do czasu. Bo do czasu, jak mówił do prostych ludzi, jak mówił do bezosobowo, do osób, czy do celników, czy do faryzeuszy, to pewnie jakoś mu to chodziło na sucho. Ale w 19 tekście co czytamy? A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. O, jednak się doigrał, prawda? Mówiąc do głowy państwa, tak bezpośrednio, musiało się to skończyć jakimiś poważnymi konsekwencjami. Zgoda, ale to jest przyszłość. I tutaj Łukasz trochę wyszedł naprzeciw jakby z historią, prawda? Bo najpierw jeszcze wcześniej zdarzyło się coś innego. Coś, co nas bardzo dzisiaj interesuje. A był to chrzest Jezusa. Mamy kilka opisów chrztu Jezusa, w innych Ewangeliach również.
Co tam, jakie tam elementy szczególnie możemy zauważyć, które się pojawiają w tym opisie? No w opisie jest, iż w czasie chrztu Chrystusa stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i można by było wiedzieć, że Ojciec, Bóg Ojciec przyznał się do Niego, powiedział, Tyś jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tak, to było to nadnaturalne, co wielu ludzi zauważyło. Natomiast wcześniej jeszcze możemy sobie zdać sprawę z tego, że Jan czuł się dosyć niezręcznie, bo wiedział, kto jest ten, który do niego przychodzi. Wręcz nazwał go barankiem Bożym, który gładzi grzech świata i uważał, że to on raczej powinien być ochrzczony przez Jezusa. No nie chciał Jezusa ochrzcić, powiedział, nie jestem godzin, tak. Panie, nawet rzemykał to twoich nóg rozwiązać. No ale jednak ustąpił. Jak sądzicie, czemu to tak się stało? Jakie znaczenie to miało? Czy ma dla tamtych ludzi, a może i dla nas również, ten chrzest Jezusa? Chrzest jest oficjalnym takim symbolem rozpoczęcia też służby Chrystusa. I utożsamianie się z grzesznikami, którzy potrzebowali tego chrztu upamiętania, to było właśnie tak. To, co Chrystus zrobił. Przecież Jezus był bez grzechu. Był Bogiem. Był kimś nadzwyczajnym. I tak z naszego punktu widzenia podzielilibyśmy chyba to, co stanowisko Jana Chrzciciela, prawda? Po co ci to? To ja powinienem zostać przez ciebie ochrzczony na upamiętanie. Jezus daje przykład, że jest to potrzebne. Co dla nas może z tego wynikać jakaś nauka? Czy jak sądzicie, czy to jest tylko takie wspomnienie tego, co Jezus uczynił? Przecież dla nas chrzest ma znaczenie. Bo to jest jakby publiczne wyznanie tego, że przynależymy do Niego. Że jesteśmy Jego dziećmi, że porzucamy stare życie, a chcemy teraz żyć z Nim i zgodnie z tym, co On przykazuje i nakazuje. Jeżeli to było dane nam dla przykładu, żebyśmy też tak w ten sposób posługiwali, znaczy postępowali, to skoro Chrystus rozpoczął służbę od chrztu, to i my. Chrzest to jest nie tylko ta symboliczna śmierć dla grzechu i rozpoczęcie nowego życia, ale też rozpoczęcie misji, do której Bóg powołuje każdego człowieka, który się nawróci i doświadczy Bożej miłości, aby o tej właśnie miłości opowiadał innym. I być może, że nie pamięta nikt z nas, czy w czasie naszego chrztu, czy w czasie jakiegoś chrztu innego, który obserwowaliśmy, usłyszeliśmy albo widzieliśmy takie znaki jak przy chrzcie Jezusa. Ale myślę, że mimo to jest to jakiś symbol tego, co Bóg chce nam dać. I również nam, każdemu z nas, kiedy dokonujemy tego obrzędu, kiedy dokonujemy tego przymierza. No ja myślę, że tak jak Bóg chodzi, że w czasie chrztu przyznał się do swojego Syna i powiedział, tak. Tyś jest umiłowany, to tak samo nas przyjmuje. Prawda? My jesteśmy Jego umiłowane dzieci, On nas powołuje, byśmy czynili, bo rzeczą wiadomo, że Chrystus przyszedł na ten świat, był wybranym, ale w obecnym świecie, czy wszyscy chcą iść za Chrystusem? My się przyznajemy do Niego. Tak. Chrystus się do nas przyznał. My się do Niego przyznajemy i idziemy za Nim. Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy chociaż w jakimś stopniu odczuli i zdali sobie sprawę z tego, że Bóg każdemu z nas chce dać szczególną opiekę, szczególną moc, czyli dać nam Ducha Świętego, który nas będzie prowadził przez nasze dalsze życie. I kiedy to się już stało, widzimy Jezusa. Jezus co wtedy robi? I tak kiedyś myślałem, że co było pierwsze? Czy kuszenie Jezusa,
jego pobyt na pustyni czy chrzest. Widzimy, mamy tu wyraźnie napisane, pokazane, że najpierw Jezus dokonał tego dzieła, a potem idzie i przez 40 dni jest w jakimś specjalnym okresie łączności z Bogiem. Czytając 4 rozdział od 1 wiersza, 1 i 2 wiersz są bardzo istotne dla mnie. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. Przez 40 dni był kuszony przez diabła. Bardzo często nam się wydaje, że tylko ta końcówka. W tych dniach nic nie jadł, a dopiero gdy one przeminęły, poczuł głód. To ciekawe. Próbowaliście kiedy pościć, nie jeść przez jakiś okres? Dłuższy, kiedy czuliście największy głód? No ja... W 3 dniach. Ja pościłem 2 tygodnie, to pierwsze dni, 3 były najgorsze, były te pierwsze 3 dni. No później tak wszystko przeminęło, a później to sobie zakładałem, że te 2 tygodnie to wytrzymam. A ja myślę, że dla mnie najgorsze to w czasie, gdy nie jem, obojętnie jaki to długi okres czasu, to jest to, jak nie mam zajęcia. I tak sobie wyobrażam, że Jezus na tej pustyni, jakie on tam mógł mieć zajęcie? Co on tam mógł robić? Ja myślę, że można by powiedzieć, że toczyła się walka o świat. On był w rozmowie, ale to jest moje zdanie, że rozmawiał z Ojcem, ale w tym czasie, jak on rozmawiał, z drugiej strony ten diabełek tam już tak samo go kusił. On rozmawiał, ten diabełek mu przeszkadzał. On walczył o całą naszą ludzkość, dlatego potrzeba, widać mu było te 40 dni. A znowu te 40 dni mi przychodzi znowu jak rozmowa Mojżesza. I 40 dni był z Bogiem na górze. Później dopiero otrzymał te tablice kamienne. Też jest 40 dni. Ja myślę, że te dni, czy to u Mojżesza, czy u Jezusa, to był czas zajęty bez przerwy. Z jednej strony na łączność z Bogiem, a z drugiej strony przez opędzanie się od diabła chyba. Bo przez 40 dni kuszony był przez diabła, napisane jest wyraźnie, przez Łukasza. I dopiero po 40 dniach poczuł głód. Czyli do tego wszystkiego, co przeżywał, to doszło jeszcze fizyczne jakby zmęczenie. No właśnie, tak zastanawiam się, co mogło się dziać przez te 40 dni, na czym te kuszenia polegały. Na pewno nie na tych fizycznej stronie, nie polegały na tej fizycznej stronie, czyli łaknieniu pokarmu, czy też picia po prostu. Ale Jezus potrzebował tego czasu po chrzcie na przemyślenie swojej misji. Widzimy, że Chrystus przychodzi jako nie w pełni ukształtowana osoba, wstępuje z nieba i oświadcza, że jest Zbawicielem, przecież może też głos mógłby powiedzieć, że jest Zbawicielem, że to jest ten baranek, na którego czekają, ale rodzi się jako niemowlę, małe dziecko, które rośnie, które zdobywa wiedzę, które dopiero uczy się pewnych rzeczy. I takim elementem, nie czytamy zbyt wiele na temat tego, co Chrystus robił w czasie dzieciństwa, ale jest jedna historia, którą mamy w Piśmie Świętym, która mówi o tym, która coś może nam na ten temat powiedzieć. To jest to wtedy, kiedy idzie razem z rodzicami do Jerozolimy na święto i tam rodzice go gubią. Znaczy, wracają, sądząc, że Jezus jest... Nie wracali razem, więc każdy myślało, że jest tym drugim. I kiedy zorientowali się, że ich nie ma przy nich, no to, że go nie ma przy nich, to szukali go. No i odnaleźli go gdzie? Właśnie w świątyni. I co on tam robił? Nie siedział gdzieś w kącie samotny, ale był w towarzystwie. Tak. I on zadawał pytania. Ciekawe. On się uczył tego, co mógł się tam nauczyć. A czego mógł się nauczyć w świątyni? Właśnie tam było pokazane to, w jaki sposób człowiek może zostać uratowany.
I tam uczył się swojej też misji. I między innymi tak mi się wydaje, że właśnie wtedy zdał sobie sprawę, po co się narodził i jaki jest cel jego życia. Późniejszy chrzest jest kolejnym jak gdyby takim etapem. Wtedy zobaczył w świątyni tą składane ofiary, pytał o ich sens, o to, jak to wszystko się odbywa. A teraz mamy chrzest, rozpoczyna swoją służbę i też idzie na pustynię i musi sobie przemyśleć te sprawy, zdecydować być może, nawet wtedy już musiał zdecydować, czy chce się tego podjąć, czy nie. Tak, a więc wróćmy do tej sytuacji, kiedy Jezus poczuł głód. No i wtedy co się dzieje? Usłużny szatan co mu proponuje? Jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. Grzecznie, miło i już na miejscu jest potrzeby zaspokoić. Jedno tylko małe jeśli. Nie powiedział, przecież jesteś Synem Bożym, to co to takiego wielkiego? Jeśli. Prawda? W tym kuszeniu właśnie też widzimy, że o czym rozmyślał Jezus wcześniej. Czy jestem Synem Bożym, czy nie? No tak. I to właśnie szatan w końcu wykorzystuje, poddając to wątpliwość. Nie? Bo faktycznie 40 dni temu słyszał, to jest Tyś, gdzie Syn mój umiłowany, prawda? Ale 40 dni bez jedzenia, bez spania, czy błąkając się po pustyni, w nocy zimno, w dzień skwar, różne myśli mogą przychodzić do głowy. Każdemu z nas by takie pewnie przyszły. I szatan dobrze o tym wiedział. Jeśli, a Jezus co? Nie samym chlebem człowiek żyje. Czyli tak jak szatan na początku. Napisano. Jedno słowo. Napisano. Nie samym chlebem. Chciałem powiedzieć, że czyli tak jak na początku Ewę tak samo powiedziano, nie? Tak. Zwiódł. I tak samo wątpliwość. Tak, czy tak. Na pewno tak Bóg powiedział? I tak samo do Chrystusa to samo mówi. A Jezus miał prostą odpowiedź. Napisano. Czyli musiał znać to, co napisano, prawda? No, ale szatan się nie speszył tym niepowodzeniem. Mówi, pójdziemy na wysoką górę i pokażę ci całą wspaniałość tego świata. Tam wspaniałe budowle, tam piękne krajobrazy, tutaj szczęśliwi ludzie, tam gdzieś ludzie borykający się. Telewizja w wydaniu super, prawda? Jakimś tam 3D, czy ile to tam może być, już prawda, wszystko pięknie pokazane, wyraźnie i zrozumiale. I co? Mówi? Jezusowi teraz, po tym całym, prawda, przedstawieniu? Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. No bo to jeśli się pokazuje i ten mały warunek. Tak niedużo. Popatrz, jakie to wspaniałe, jakie to piękne. No, świat dzisiaj jest piękny, a wtedy pewnie był jeszcze piękniejszy. Nie był taki skażony, zepsuty. Nie było tyle zanieczyszczeń. I mógł się podobać. Człowiekowi, który jeszcze taki słaby, wymęczony, wyposzczony. Tak niedużo. Może szatan chciał powiedzieć Chrystusowi, no po co będziesz umierał? Po co to wszystko? No. Czy nie lepiej byłoby na przykład pokłonisz mi się tylko, nie ma sprawy, oddam ci to i będzie po sprawie. Okazał bardzo wielką wspaniałomyślność. Prawda? Tak. Bo to właściwie było wszystko, co miał. Chociaż tak prawie, że miał, prawda? No właśnie. No. Czy powiedział prawdę? Czy on był faktycznie właścicielem tych wszystkich królestw? Tych ludzi, którzy w nich mieszkali? No bo jeżeli byłby właścicielem i panem tego wszystkiego, to pewnie słusznie by się mu pokłon należał. Ale Jezus wiedział, komu należy się pokłon i cześć.
I znowu. I odpowiedział, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Mhm. Więc Chrystus właśnie po to przyszedł, żeby oddać tą należną chwałę Bogu, którą utracił na tej ziemi, właśnie Jemu. Tak. Chciałbym, żebyśmy też jakoby te kwestie, jakie przeżywał Jezus, te pokusy, porównali z tym, co może się nam zdarzyć, co możemy my przeżyć. Czy tego typu potraficie sobie wyobrazić pokusę podobną, jak Jezus przechodził? No bo na temat jedzenia to może tak, bo każdy z nas próbował czasem kilka dni nie jeść, prawda, krócej czy dłużej. Wiemy, jak to było, jak się chętnie wracało do jedzenia. Natomiast taką rzecz no, nikt nam nie proponował całego świata. Proponował wam kto kiedy? Albo jakąś władzę, albo jakieś zaszczyty wielkie? Mnie nie. No ale być może jakby nam ktoś zaproponował władzę nad całym światem, to byśmy może, nie wiem, jak byśmy zareagowali, ale czasem proponują nam takie rzeczy, które są dla nas prawie że osiągalne. Ale akurat nas na nie nie stać. Ale awans w pracy nie przydałby się każdemu z nas? Akurat wolne kierownicze stanowisko się zrobiło. Czyż nie zasługujemy na to, żeby go objąć? No. Być może nam się należy to kierownicze stanowisko, nawet jeżeli robimy takie założenie. Ale z czym to się wiąże? Jeżeli na przykład to się wiąże z pracą w sobotę, to nie. No tam... Różnie rzadko, to bywa. Od czasu do czasu tylko może. Ale nie. Nie ma od czasu do czasu. Właśnie o to chodzi. No ale, że nie ma ale normalnie nie pracujemy w sobotę, tylko tak... Nie ma od czasu do czasu. Tak. Albo jest nie, albo tak. Aha. A zazwyczaj jest tak, że najpiękniejsze propozycje pieniężne dostajemy, abyśmy w sobotę przyszli popracować. Wtedy zapłacę się nawet podwójnie, tylko przyjść popracować w sobotę. Nie jest kuszenie? Kuszenie. Wtedy ja mówię nie. A wiecie... Przeżyłem kiedyś coś takiego, że z zespołem mieliśmy śpiewać, pełny kościół ludzi, naprawdę. To był czas, kiedy ludzie chodzili do kościoła masowo i wszyscy czekali. Był nabity ten kościół do granic możliwości. My mamy wyjść, żeby zaśpiewać. Byliśmy znani z tego, że pięknie śpiewamy. Ci ludzie chcieli nas posłuchać, pewnie chcieli brawa pobić jeszcze i się ucieszyć tym naszym śpiewaniem. A ksiądz zauważył, ale... Jakby cię wchodzić, to chciałbym, żebyście skłonili wasze głowy przed Najświętszym Sakramentem. Są takie momenty, że człowiek, wycofać się, szkoda tego, prawda? No już tyle, żeśmy w wysiłku przyjechaliśmy tu, wszystko żeśmy rozstawili, przygotowane. No jakże tutaj teraz, co zrobić? I to są momenty, kiedy trzeba faktycznie znaleźć odpowiedź. Co napisano? Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Ale pokłonem może być pokłon rzeczywisty, ale może być to, co mówiłaś. Zrób to albo nie zrób tamtego. Prawda? To jest oddanie pokłonu. Tylko komu go oddajmy, prawda? Tego typu dylematy możemy spotkać i dzisiaj możemy powiedzieć, przecież sobota jest wolna, nie pracujemy, ale te takie bardziej intratne stanowiska bardzo często wiążą się z tym, że człowiek powinien być dyspozycyjny. Tak, czyli tak. W każdej porze dnia i w każdej i sytuacji gotowy do stawienia się na stanowisku. Prawda? Nieważne, czy to będzie poniedziałek, czy to będzie niedziela, czy sobota. A najczęściej, tak jak mówił Ryszard, już Satan tak wszystko zrobi, żeby to było w sobotę. Prawda? Nie wiem, czy wam się nie zdarzają takie sytuacje, ale ja właśnie zauważyłam, że często w moim życiu rzeczy, na które nie mogę się zgodzić, to jest albo jest to piątek późnym popołudniem czy wieczorem, albo właśnie często jakieś takie okazyjne rzeczy w sobotę. To jest bardzo częste. Widzisz, Ewo, ja żyję z handlu. Kiedy jest najlepszy handel? No w sobotę. I w piątek wieczorem, prawda? Tak. Jakże to jest pięknie urządzone wszystko.
No nic, ale Pan Bóg potrafi sobie z tym poradzić. Kochani, ale mamy Jezusa i szatana dalej, jeszcze w tym samym miejscu prawie, że szatan czegoś się nauczył przez ten czas, prawda? I powiedział, jeżeli ty jesteś taki sprytny, to ja też taki będę. I co zastosował? Jaki fortel? Bo Jezus dotychczas cały czas szermował tym, co napisano. I szatan też posłużył się tekstem biblijnym, też powiedział, zacytował to, co jest napisane. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. No przecież jest napisane wyraźnie. Tobie się nic nie może stać, bo ty jesteś Syn Boży przecież. No trzeba wspomnieć, że umieścił go na wysoko. Wysoko. Na murze. Prawda? Świątynnym i zaproponował bardzo huczne wejście, rozpoczęcie misji. Czyli od niesamowitego cudu, nie? Rzucił się na dół. Rzucił się, uratowany. To jest naprawdę Syn Boży. Nie? Wszyscy zobaczą, jak to wspaniale, jesteś chroniony i jakie się ci należą, jaka się ci należy opieka. I to wszystko trzymanie się Bożych obietnic, bo to była Boża obietnica, że będzie go strzegł. No tu mamy bardzo ważną taką właśnie lekcję z tego, że no skoro Bóg mnie chroni, to mogę sobie pozwalać na różne rzeczy. Wcale tak nie jest. No. Może przeczytajmy, co faktycznie Jezus odpowiedział. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Czyli tekstem na tekst, prawda? Jak je teraz pogodzić? Bo z jednej strony Pan Bóg chce, żebyśmy Go doświadczali, a z drugiej strony, żeby Go nie wodzić na pokuszenie. No tak, Panie Boże, skoro mi obiecałeś ochronę i powodzenie w życiu, to ja idę do tej pracy, a Ty się martw o to, żeby ta sobota była wolna. Tak? No można i tak podejść do tego. Właściwie tak. Nie powiem nikomu, ale Ty mi to, Boże, załatwisz. Ja bym może troszeczkę inaczej. Takim codziennością naszą we współczesnym świecie jest dosyć częste podróżowanie. A i to jeszcze często podróżujemy jako kierowcy i sobie pozwalamy, nie? Czyli troszeczkę jedziemy za szybko, troszeczkę brawurki jakieś. No, a przecież niejednokrotnie przed tym wyjazdem się modlimy o opiekę nad nami. No to co nas mamy właśnie w ten sposób postępować. Zupełnie rzucając się w Boże obietnice, niby wszystko w porządku, a jednak. Ale to właśnie jest taki sposób Boży, że jak my czasem zapominamy o tym, że mamy postępować zgodnie z przepisami, to Pan Bóg nam hamulce na drodze stawia, a to policjant, a to radar, prawda? I jak tak błyśnie nam w ostatnim momencie, to wtedy już noga z gazu schodzi, prawda? Schodzi. I na jakiś czas pamiętamy, prawda? O tym, jak należy jeździć. A po pewnym czasie z powrotem to samo. No bardzo popularne są w dzisiejszych czasach wśród młodych sporty ekstremalne. Czy jako chrześcijanie, no chyba jako chrześcijanie powinniśmy wszyscy uprawiać takie sporty, no bo mamy Bożą ochronę. No tak. Jezus zdecydowanie tutaj temu zaprzeczył. Powiedział, że nie będziesz kusił Pana Boga tego. W każdym razie Jezus wyszedł z tych prób zwycięsko. I to jest dla nas wzór i jakby ideał, który powinniśmy naśladować. Że możemy też zwyciężyć. To prawda, że czasem nam się może nie udać. Ale miejmy nadzieję, że Bóg pozwoli, żeby jak się nam raz nie uda, żebyśmy mogli zrobić drugie podejście. Jezus nie miał drugiego podejścia. Jezus miał tylko jedną szansę. Nam na szczęście Bóg czasem daje możliwość drugie czy trzecie podejście zrobić, żeby się poprawić.
Ale myślę, że nadużywać cierpliwości Bożej nie jest za zdrowo. Nie jest dobrze. Bo to czasem, mimo wszystko, że nas nawet Bóg uratuje, to jednak to może trochę boleć albo kosztować. Także, żebyśmy zapamiętali, to Bóg też dopuszcza czasem takie lekcje, które dosyć odczuwamy, prawda? Bo jak błyśnie, to przyjdzie potem po jakimś czasie. A jak wypadniemy z drogi i uderzymy w drzewo, to potem całe życie nosimy bliznę na ręce. Tak? No ale i tak tylko bliznę, na szczęście. Także takich blizn czasem trzeba brać lekcje i pamiętać o nich, żeby one nie powtarzały się albo nie pogłębiały. Dziękujmy naszemu Bogu za to, że dał nam taki wzór i że Jezus jako ten nasz Zbawiciel i nasz brat i przyjaciel, jako zwycięzca się w tym wszystkim objawia. I pokazuje nam drogę, którą powinniśmy kroczyć. Że to zwycięstwo może być dla nas również realne i możliwe. Dlatego myślę, drodzy, że to, co uczymy się o Jezusie, to uczymy się przede wszystkim tego po to, nie żeby sobie przypomnieć jakąś historię, tak jak to może na początku Łukasz nam nakreślił, te wszystkie nazwiska i stanowiska, ale po to, żeby z tej historii wyciągnąć dla nas przykład i sposób, w jaki mamy w życiu postępować. Ja i ty, drogi słuchaczu, żebyśmy, podobnie jak Jezus, mogli stać się zwycięzcami i razem z Nim podążać przez wieczność. Myślę, że to jest wspaniała perspektywa i zapraszam wszystkich do tego, aby chcieli podążać śladem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zakończmy, Ewo, teraz modlitwą. Ukochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za tę lekcję, za ten czas tutaj spędzony z Tobą, za te rozważania. A teraz bardzo proszę, wiemy, że w naszym życiu są różne pokusy. Bardzo chcielibyśmy, żebyśmy nie ulegali nim, żebyśmy z Ciebie brali przykład. Bardzo proszę, dopomóż nam w tym. Wiemy, że będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy będziemy szli Twoją drogą, słuchali się Ciebie i będziemy rozmyślali o Tobie i o tym, co Ty przeżywałeś każdego dnia. Dziękujemy Ci jeszcze bardzo, jeszcze raz za ten czas tutaj spędzony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo, drodzy przyjaciele, za czas, jaki spędziliście z nami, jaki poświęciliście nam. I życzę Wam wiele radości w tym codziennym życiu. Myślę, że piękny, wiosenny czas. Pamiętajcie o tej piosence, którą śpiewaliśmy, bo Jezus i wiosna to wspaniała perspektywa i wspaniały duet. Także cieszmy się z Nim i korzystajmy z Niego. Dziękuję i zapraszam za tydzień do kolejnego studium, które będzie nosiło tytuł Kim jest Jezus Chrystus? Zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. Thank you.